Cześć, witajcie, z tej strony Wolkowski i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kotlet i Klopsy. Brączek ze mną. Siema. Niestety Brączuś sobie tam ogarnia save'a w farmingu. Nie mamy jeszcze tej gry na MP, bo nawet nie wiem, czy ona działa na MP, więc Brączek na razie jeszcze sobie jej nie ogarniam, a my w dzisiejszym odcinku, wiecie co, się zastanawiam, że kurwa kosiarka chyba jest odpalona, mimo wszystko, że silnik jest zgaszony, to widzę, że tam cały czas ładnie na pełnej dnie. Ogólnie mówię takie troszeczkę oderwanie, że tak powiem, od farminga, od tych bugów, ale niestety powróciliśmy jeszcze do większych bugów. Co tu się działo, to totalna masakra, wywaliło mi z przygotowanego save'a, nie mogłem w ogóle wczytać gry, musiałem od nowa wszystko zacząć, gdy zasiałem sobie, to wszystko zrobiłem, chciałem wziąć już brać się za nagrywanie, lecz niestety się nie udało, bo znów sobie się zbugował, trawa zaczęła znikać w ogóle z poła. Nie wiem, co to jest ostatnio z tymi grami rolniczymi, ale totalna masakra, człowiek nie ma już co pograć, żeby się nie podenerwować, a niby te gry rolnicze takie chillujące są. Więc co, w dzisiejszym odcinku zajmujemy się oczywiście nowością, bo dlatego jest nagrywany ten odcinek, czyli realistyczna trawa. Zobaczymy sobie, jak wyglądają sianokosy teraz w tej wersji gry. Jest to nowość, oczywiście została dodana kosiarka, przetrząsarka oraz zgrabiarka, wszystkie maszyny na licencji klasa, jak widzimy. Także dobrze, bo idą w coś innego niż farming, także chociaż można się tutaj w tej grze pobawić. Mercedesem myślę, że będzie dość fajnie, ale póki co to trzeba wybrać się na pole i musimy sobie to skosić. Czekaj, ja nie, chcę sobie ją przybliżyć. Chcę sobie ją odpalić. Okej, mamy odpalone. Jestem zaraz ciekawy, czy to będzie serio tak realistycznie wyglądało. Zobaczę, czy mi się wyłączy. To cień jest chyba. Nie, 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 wyłącza się faktycznie. Był wałek włączony, ale dziwne, że na wyłączonym silniku to działało, nie? To mnie najbardziej rozwala. Czy koguty są? O Jezus. Ej, kurwa, tej opcji nie widziałem. Z małej kamery. No coś takiego, że można sobie, wiesz. Ej, fajne, spoko. Spoko akcja w ogóle. Łąkę mamy tutaj sobie zasianą, taką niedużą, bo chcę szybki odcinek, żeby nam się udało to wrzucić. Ogólnie przepraszam znowu za naświetlenie, ale jeszcze tego nie ogarnęliśmy. Nie ma praktycznie kiedy, cały czas jakieś nagrywanie, tu gdzieś jakiś szybki wyjazd, coś tego i kurde, nie mamy kiedy czasu poświęcić na to wszystko. Ale myślę, że w tym tygodniu już ogarniemy, możecie spodziewać się na dniach też unboxingu dosyć fajnego na kanale. Dobra, opuściło mi to. Jeżeli znajdziemy w ogóle czas na nagranie. Tak, nie no, my musimy jakoś to znaleźć, bo zakiwane będzie. Jestem ciekawy, jak to jest. O, kurwa, widzieliście, co się przed chwilą działo, jak zmieniłem kamerę. No to jest totalna w ogóle masakra, jeśli chodzi o to. O, my sobie oddalimy to troszeczkę. Akurat no, spoko sprawa z tą kamerą. W farmingu by się też takie coś przydało, bo często ta kamera gdzieś się tam buguje, coś, ten jakiś zestaw, aby było ty, okej. Ja jadę, mówię, kosa chyba nie docina. A to powiem zbiornik. A masz włączenie niszczenie upraw, na Bronek sobie tam swojego save'a ogarnia. Jestem ciekawy, czy tą trawę też kosi, co jest niezasiana. Nie, niestety nie, jak widzimy, czyli musimy tylko sobie ciąć. Już sąsiadowi, kurwa, złodziejowi nie podpierdzielimy łunki. A to wygląda trochę jak zboże, nie? Troszkę tak. Jak nie jest inna tak czy siak jest inna tekstura, o Jezus. No, także ja nie wiem, muszę to poprawić jak najszybciej, bo no, wcześniej się tak nie działo. A dzisiaj mówię, no tak mi się totalnie wszystko bugowało, że no nerwicy już miałem dostać. Jak nie farming, mówię, tutaj wreszcie wyjdę, zrobię sobie taki mały, fajny przerywnik na kanale. No, zrobiłem, kurde, że od 2 godzin ponad siedzenia ogarniałem sobie jedną małą łąkę trawy. Także no to nieciekawie strasznie wygląda. I trochę się wkurzyłem, ale mam nadzieję, że uda dzisiaj się jakoś na spokojnie wrzucić chociaż ten odcinek, chciałbym bardzo, bo nie udało nam się nagrać go wczoraj niestety. I tak nie lubię wrzucać odcinków tego samego dnia, kiedy nagrywamy, bo to jednak czasu schodzi i jeszcze jak internet sobie nie hula za dobrze, to jest wtedy totalna masakra. Ale dobra, zobaczymy. No, póki co powiem wam, że dosyć w miarę to wygląda. Myślałem, że będzie jeszcze to bardziej jakoś realistyczne. Lepiej będzie wyglądał ten pokos trawy, a tak wprawdzie wygląda troszkę jak w farmingu, jakby nie patrzeć. No. Więc myślałem, że tu troszkę pójdą w inny patent. Jestem ciekawy, czy w ogóle da się jakoś pójść, coś wymyślić innego, żeby to bardziej realistycznie wyglądało. Sam sobie nawet tego nie wyobrażam, nawet jakby to miało wyglądać. Ale po prostu myślałem, że będzie troszeczkę inaczej. Jeśli chodzi o samą teksturę trawy, spoko, że się odróżnia od tamtej, więc to jest akurat fajne. Tutaj są jakieś różne wysokości, w ogóle krzaczory, nie krzaczory. Tu jak widzimy cały czas ten ciągnik gdzieś nam się tam brudzi, jakby nie patrzeć, bo to jest zasiane na zwykłym podstawie. Też jestem mega ciekawy. No zobaczymy sobie za trochę, jak już zetniemy tej trawy. Dobrze, że nie brałem większej łąki i wprawdzie żałuję teraz troszeczkę, że nie udało mi się znaleźć jeszcze mniejszej.
bo mówię, kurde, chcę zrobić to wszystko na jednym odcinku. A to jest jako normalne pole ta łąka? Tak, czy... to jest normalne pole i musiałem zasiać jako trawę, nie? Aha. Dodali w tej opcji oczywiście również dodali do siewnika, tylko chyba do siewnika od kukurydzy, bo pojechałem najpierw jednym siewnikiem, a niestety później po chwili musiałem jechać z drugą tą szyną wysiewającą i bo się okazało, że tamta mi nie przyjmuje w ogóle ziarek, więc nie wiem, czy nie był tutaj właśnie ten od kukurydzy, ale może się mylę, już długo nie grałem w tą grę, więc tutaj nie ma co. Jak to jest wygląda? Kurwa, w kabinie też się można przybliżać. I to tak, wiesz, typowo na siedzenie, nie? A, i później to działa. No, że siedzenie tak, tak jakby, wiesz, tyłu, no. Nasza postać się przysunęła. O. Myślę, że tak będzie odpowiednio, bo chociaż tutaj w miarę widać ten nasz kokpit. I to wszystko. No teraz, jakby nie patrzeć, 19 wreszcie trochę nadgoniła tym wykończeniem wnętrz, że tak powiem, w maszynach. Wreszcie to jakoś wygląda, no brakuje tego panelu IC cały czas. No ale znając życie, już niedługo, niebawem w modach coś ciekawego się pojawi. Choć jak widzimy, na razie szał nie robi Farming 19, jeśli chodzi o mody. Powoli, strasznie mozolnie to wychodzi. Nie powiem, no trochę utrudnili z tymi mapami, z tym wszystkim. Dużo ludzi jeszcze czeka na wiele poprawek. Więc tutaj naprawdę... Ale myślę, że z czasem będzie tego się robiło coraz więcej, nie? No brakuje, brakuje mi, mówię, jakąś już chciałbym sobie pograć na jakiejś takiej średniej mapce, no dlatego się wziąłem za swoją mapę. Mówię, też zawsze lubiłem robić te mapy, można się było wychillować też po tym farmingu, no ale niestety oczywiście i też podczas robienia mapy człowiek się musi nawkurzać i to jeszcze chyba dawno się tak nie nawkurzałem jak teraz. W ogóle budynki mi się nie chciały powyciągać tak jak zawsze miałem. I kurczę, później, gdy już miałem gospodarstwo po kilku godzinach roboty zrobione, się okazało, że połowy tekstur nie ma, nawet ścieżek, jak pozmieniałem, to w ogóle wywaliło wszystko. Więc totalna masakra i zacząłem wczoraj się bawić od nowa i teraz już sobie sprawdzam, wiecie co, kilkanaście minut, czy wszystko na pewno jest ok. No i fajnie to wygląda, bo teraz farming zrobił tak, że oryginalne te rzeczy, które są w mapie, na przykład, farming sobie od razu automatycznie czyta je z tego. Z głównego folderu z grom i nie pobierać ich mapy, więc dlatego te mapy ważą mało, bo kto kiedy widział, no to chyba czasy 13 były albo jeszcze jakoś tak, że mapa czysta ważyła 30 mega, albo nawet nie pamiętam, żeby tak było. Także no tutaj jest bajka, jeśli chodzi o to. Do tego też spoko sprawą jest to, że mówię, teraz nawet przerobione jakieś mapki, czy zrobione, ważyły tam chyba po 200 czy 300 mega. To też nie jest jakoś strasznie dużo. Więc może to wpłynie też fajnie na właśnie lagi, że tak powiem, w tych mapkach. No chciałem sobie trochę przyspieszyć, ale się nie udało. Czy ona do tyłu również? Nie. Tego jestem mega ciekawy. Ale tego sobie teraz nie sprawdzimy. A raczej nie będzie ciało do tyłu. Raczej chyba nie. Znaczy, bo... teoretycznie chyba nie powinna nawet ciąć do tyłu. No bo one chyba nie mogą. Są dyskowe, więc raczej albo listowe, nie wiem nawet. Jo, kosiarka się brudzi. Kosiarka się zaczyna brudzić. Dosyć ładnie się brudzi, bo zaczyna się brudzić od dołu, więc to jest fest realistyczne. Jedyną kosiarką, która nie do tyłu, to chyba jest rotacyjna. No, chyba tak. Polska nasza rotacyjna. Dlatego tak dużo ludzi... No naprawdę nie powiem, tak jak u nas małe łąki, sklina i w ogóle, to bajka. Ja pamiętam, jak u mnie było i u mnie ta łąka, którą miałem, był to taki trójkąt, że tak powiem. Bermudzki. No, może i warszawski. Także powiem wam, że wtedy idealnie akurat to... wychodziło. Wolno podnosi, a to zależy, jak też długo przytrzymam przycisk. To też jest akurat spoko, że pomyśleli o czymś takim. Ale trochę nie podoba mi się ta tekstura trawy leżącej już ściętej. No taki kawałek. Wygląda jak tekstura z 13 z farminga. No. Myślałem, że wiesz co, będą takie, nie wiem czemu, liczyłem na jeden porządny taki rządek. Może bardziej o tak. No. Bo liczyłem, że to wiecie, wreszcie tak jak ta kosiarka będzie kładła taki ładny płat, nie? No i później liczyłem, że później podczas roztrząsania to będzie tak wyglądało, bo po niej nie powiem, bo po roztrząśnięciu dosyć spoko. No tak by było spoko wtedy już, nie? Spoko by to wyglądało. Ale niestety, kurczę, no... Zobaczcie, jak to długo strasznie schodzi. Nie mogę sobie przyspieszyć, chciałbym, choć bardzo. A ile na godzinę jedziesz? Nie wiem, czy jestem w stanie ci to powiedzieć. 15? Próba... Tak? No 15. Tak, 15 jadę na godzinę sobie. No to dosyć tak. No nie, w sumie nie wygląda, to można jeździć przecież po 30, 40. Myślałem, że tak z 20 chociaż będzie można z tym polatać sobie. Ale kurczę... No jakby byłem pedał, byś pomógł, ale niestety. Wiem.
Dobra, no podnieś się, co ty się nie chcesz podnieść. Nie wiem jak to jest, czy to już działa, czy też nie. Myślę, że kiedyś z czasem, jak tam więcej tych rzeczy wyjdzie do tej gry, to myślę, że będziemy mieli i będziemy jakiegoś MPK sobie tam robić. Bo nie powiem, no fajny jest ten realizm w niektórych rzeczach, tak jak na przykład te belki ostatnio testowaliśmy. Kto jeszcze nie widział, to bardzo serdecznie zapraszam na poprzedni odcineczek. Spokojnie, Dobrączka sobie nagramy w wolnej chwili, też kiedy jak Bronek nie będzie miał co nagrać z farminga, to też tak sobie odskoczymy właśnie do kotleta i sobie coś takiego ciekawego w miarę nagramy. Też na razie dla tego farminga jest, że... No, że na razie nie ma czasu na nic innego. Mówię, mi brakuje jeszcze po prostu jakiejś serii, swojej serii, dlatego się wziąłem za mapę. No i wychodzi fajnie, no mapka będzie w stylu... Szczerze chcę dużo zawrzeć oryginalnych rzeczy. Nie wiem czemu jakoś tak po prostu... Może niebo się zmieniło, gdzie być właśnie się kuźwa, tak, i prawdopodobnie będzie padać. Bo strasznie dziwne się zrobiło, chmury zniknęły. Tak w jednym momencie, no, tak się zmieniło. W jednym momencie, no. Nie wiem czemu, nie mam pojęcia, bo wcześniej tak mi się nie działo. I mapka, mówię, będzie w takim stylu, ale oryginalniejszym bardziej, ale nawiązującym do polskiej wsi, takiej średniej, że tak powiem, wiecie, już podwórko w kostce, ładnie obtynkowane budynki, tu jakiś nowy warsztat stawiany, ta obora będzie ta duża, więc tutaj wiecie, no jednak trzeba po prostu dopasować trochę się pod tą oborę, no bo cienko by to wyglądało, jakbyśmy sobie zrobili przypuśćmy polską wieś, a nagle taka hala wielka, taka obora stoi, więc to nie pasowałoby. A tym bardziej, że jest fajnych, dużo średnich maszyn oryginalnych i właśnie pod nie robię sobie tą mapkę, bo wiem, że będę chciał na niej grać na oryginalnie. Nie wiem, czy wyposażę mapkę tak, aby można było na przykład rozwijać się, tak jak na serii naszej, na przykład od zera. Choć nie wiem, czy chcę taką serię. Bo mówię, będziemy mieli od zera, będziemy mieli od Ara, pewnie z czasem wpadnie od Bizona do Leksiona, bo bym chciał wznowić tą serię. To chyba z 3 lata temu ta seria była. No, także chciałbym to wznowić, a jak nie, no to po prostu zamiast od Bizona do Leksiona, to wpadnie jakaś inna seria. Po sąsiedzku. Coś podobnie, gdzie chciałbym się jeszcze też rozwijać. Choć no nie wiem, bo żeby nie było za dużo tego, jednak jak patrzę sobie Obrączka, fajnie to wygląda, bo jest ciekawie co, jak to się rozwinie, mimo że dużo ludzi nagrywa na tej samej mapie, to i tak u każdego to każdy nagrywa na swój sposób i po prostu każdego to ciekawi, jak się rozwinie, co zrobi, jakie podejmie decyzje. Więc tutaj, no mówię, też mnie ciągnie do tej serii, ale nie chcę, żeby każda seria się na tym opierała. Chcę, żeby też były takie luźne serie, że kurczę, nie wiem, dzisiaj mam ochotę sobie posiać, to jedziemy sobie siać. Dzisiaj mam ochotę zrobić żniwa, to jadę robić żniwa. Jakoś nie muszę patrzeć na to, że muszę zrobić to wszystko idealnie pod odcinki. Więc tutaj bardziej tą mapą będę się kierował, żeby nie robić tam, wiadomo, może zrobię gdzieś tam kupowanie tych landów, tego wszystkiego, ale będę raczej starał się, żeby jak na szybkości tą mapkę sobie zrobić, żeby mieć po prostu jakąś tą serię do nagrania i z testowania w ogóle tego farminga, bo jak wiecie, tutaj Adaś u nas, wiecie, jakieś ma tam live'y, nie live'y, to widziałem, że dużo zaczął się uczyć, dużo nowych informacji o farmingu, a my kurczę tak praktycznie czasami sobie gramy i odkrywamy nagle, że można sobie popływać, można sobie cokolwiek porobić, no bo człowiek nawet nie ma czasu tak luźno gdzieś pograć poza odcinkami. Więc dopiero mówię, na takiej serii gdzieś może bym się nauczył, żeby jakoś sobie fajnie pograć. Dobra, ja tu kurczę chciałbym to skończyć jak najszybciej. Bronek był tu, już by mi fajnie tu pomógł. Ja już bym zgrabiał, mordo. Przetrząsał, więc tutaj kurczę, no szkoda. A może zgrabić i zebrać? Czym tutaj w ogóle chcesz zbierać prasą? Czy... Znaczy wiesz co, obstawiam, że dziwne, że nie dali teraz samozbierającej, bo moim zdaniem powinno być już wyposażenie w to. No dali oczywiście prasę, ale ja tu nie będę tego zbierał, bo prasowałem w poprzednim odcinku. A też nie wiadomo, nie chcę jakiegoś długiego i tak pewnie już jest kurczę przynajmniej z 10 minut, jak nie więcej. Z 20 chciałeś to powiedzieć? Nie, widzę, że ciekawe czy tak samo nagrywa jak farminga. Jak jest 4 giga, to będzie tylko 15 minut gdzieś. Więc tutaj kurczę... Ale zresztą, zobaczycie, zaraz to zetnę i wjadę sobie z przetrząsarką. Przetrząsarka jest duża i zgrabienie też raczej powinno mi chwilę zająć. Fajnie wylatuje w ogóle to błoto spod kół. Nie cały czas, tylko gdzieś tam randomowo co chwilę gdzieś sobie poleci. To też dosyć fajnie wygląda. I widzę, że cały czas no coś tu próbują robić. Jestem ciekawy, jakie następne aktualizacje sobie będą do tej gry. Cały czas no brakuje dużo rzeczy, jakby nie patrzeć jeszcze. Choć i tak już jest sporo, ale jeszcze jednak kurczę do ideału tutaj tego temu brakuje. No jestem mega ciekawy, czy właśnie teraz, nie wiem, zrobią może jakąś owijarkę, może właśnie dodadzą coś jeszcze, pójdą z tą trawą. Nie wiem, muszę sobie poczytać, zobaczyć, bo już mówię, długo czekałem właśnie na tą aktualizację z trawą i tak ostatnio
akurat patrzę, o, jest, więc mówię, weźmiemy się w wolnej chwili, a dzisiaj tak wypadło, że wczoraj nie udało nam się nagrać 2 od 0, za co bardzo serdecznie przepraszamy, bo widziałem, że pytaliście tam w komentarzach i po prostu... Jak nam się nie udało? Co? Jak nam się nie udało? No nie udało nam się nagrać, żebyś ty wrzucił wczoraj, bo powinny być 2 w niedzielę odcinki, no. A niestety wrzuciłem tylko ja i dzisiaj się tak przesunęło, że wiecie, jakby Bronek miał nagrane to w niedzielę od zera, to ja bym miał w poniedziałek od zera, no ale tak to dzisiaj się przesunęło, że nic nie miałem, więc mówię akurat idealna okazja, żeby nagrać. Mówię, rano sobie wstanę, bo już wieczorem mi się nie chciało, no i tak kurde, żebym wiedział, że to tak się będzie bugować, to bym wolał posiedzieć jeszcze dłużej wczoraj i po prostu to ogarnąć, żeby rano wstać, nagrać i zacząć wam rzucać, bo jednak powiem wam, wolimy często zrobić coś wieczorem, szykować, a nagrać wcześniej rano, bo o wiele bardziej się chce takie odcinki i nagrywać wieczorem już każdy jest, wiadomo, jakoś zużyty, że tak powiem, tym dniem, nie chce mu się nic i też nie ma takich fajnych tematów, a od rana zawsze jest jakiś ten zapał do tego nagrywania, więc akurat pod tym względem jest po to. I mój Jezu, się przestraszyłem, nie? Się wydarło się. Jakbyś mógł, to weź napisz ten na fejsie u siebie do Sylwka. Pozdrawiam Sylwka. Co tam ten? Powiedz, że nagrywamy i nie możemy gadać. Także czekajcie, w ogóle ja nie sprawdzałem sobie opcji. O, nie, nie ma nic ciekawego. Jeśli chodzi o opcje. Dobra, my sobie tutaj praktycznie już kończymy. No jednak chwilę schodzi, zobaczcie. Taka niby nieduża łąka. No jednak zresztą, jestem ciekawy, czy jeżeli przytrząsiemy to, czy jakoś lepiej na tej łące nam się to wszystko rozrzuci. Tutaj też patrzę na tą teksturę ściętej trawy, nie wygląda tak już mega fajnie, rewelacyjnie. Jestem ciekawy, czy dużo się zmieni trawa po przetrząsnięciu. No, też mega mnie ciekawi. Czy jednak, wiesz, zostanie ta sama, no wiesz, tak samo będzie wyglądało, tylko że inny kolor na przykład będzie, nie? No, ale ciekawe, a może mam tak zrobione, że trawa musi kilka dni poleżeć i ona będzie codziennie robiła się innego koloru. Też mogą mieć, nie wiem, no trzeba byłoby to bardziej rozkminić. Czy aż tak by mieli to rozbudowane? Więcej czasu, no znając, tutaj mówię, no Katalin Krops idzie, jednak nie patrząc, to idzie czasami mega realistycznie, które rzeczy robi, więc tutaj nigdy nie wiadomo, jak to będzie z nimi, nie? Trzeba po prostu kiedy usiąść i sobie pograć to wszystko, potestować, albo po prostu muszę obejrzeć innych youtuberów lub przeczytać coś na ten temat na stronie, bo to wszystko na pewno jest opisane, nie? Jak to po prostu wygląda. Dobra, my ostatnio tutaj mamy 2 przejazdy i wreszcie Merca sobie odpalimy, bo kurde, no w tym Mercedesie w dźwięku jego jestem po prostu zakochany. A do zgrabiarki co masz? Jeszcze nie mam nic, także klas będzie pewnie. Masz 3 ciągniki, tak? 4 są, ale no gdzie, no nie będę ponad 300 koni brał do zgrabiarki. To co, jest 2 klasy? Jest 2 klasy, jeden jest ten duży, jeden jest ten właśnie, jest Merc, taki porównywalny dosyć do tego klasy, jeśli chodzi o liczbę koni, czyli takich do tych średnich maszyn, które są. No i jest duży Deutscher, no i ten klas, o którym już przed chwilą gadaliśmy. Także no tutaj są 4 ciągniczki tylko. Szkoda, że tak mało. Ciekawe ci. Jeżeli mają już licencję, tutaj raczej Deutscha, no bo jakby nie patrzeć, to chyba mają, bo jeden ciągnik im się udało zrobić. Ciekawe, czy jakiegoś małego Deutscha nie zrobią. Fajnie by było nawet. Dobra, my sobie spadamy na gospę. Daleko nie ma, więc dobrze. Nie będziemy jakoś sobie jeździć. Nie wiem, jakoś kurde, w tej grze Katalin Krops nie wyobrażam sobie na przykład grać tak realnie, że od początku. No nie, też sobie nie wyobrażam. Jakoś to jest fajne, tylko takie dla zagrania sobie na odcinek, jakieś zrobienie danej pracy, nie? Ale nie wyobrażam sobie też rozwijać się. Może gdy wiesz, wyjdzie pełna wersja, zostanie to wszystko poprawione, może to będzie wyglądało inaczej, ale na dzień dzisiejszy też właśnie nie wyobrażam sobie tego. Dobra, gasimy. To akurat jest spoko. No i też mega fajne jest to, że nie da się wsiąść z każdej strony do kabiny. Musisz idealnie podejść do drzwi. Aha. To jest też fest realnie zrobione, nie? No i tutaj dźwięki po prostu, kurwa, bailando. Mówię, takiego ciągnika więcej. No i to wychylanie się spoza krzesła, to siwko. No fajnie, w ogóle w środku wygląda. Więc no mówię, czekać tylko jeszcze na inne maszyny, ale obstawiam, że jeszcze tak raz z rok, półtora będzie, żeby dostała jakąś taką porządną aktualizację, na której już będzie można sobie zacząć taką typową grę. Bo teraz mówię, można sobie porobić te misje, można sobie pograć poszczególne odcinki, a my chyba kurwa mamy kapcia, bo zaraz kabinę nam urwie. Och! Ale zaczęło go taki mordo, chyba taki drewno. O, ja pierdzielę, jak się dzisiaj bugują te tekstury. Ej, widzieliście, tutaj się przesuwa to. Ale zajebiste animacje zrobione. Patrz. Przesuwa się ten siłownik i... Bajka. No, dobrze to wygląda. Wygląda na przesunsarka. Akurat to składanie wygląda fajnie, nie?
Dobra. Jestem ciekawy animacji, nie? Patrz, ten jest ta, żeby nie wyrzucało. No. A jestem ciekawy animacji roztrząsania, nie? Zajebiste. Dobra. Dawaj, włóczuj tam. Już, sekunda. Ale fajnie się zaczęło kręcić, że widzisz? Efekt tego jest. Zapierdala. Ale jest efekt, patrz. Wyłączę i zobacz, jak fajnie. Widzisz? No. No w farmingu czegoś takiego nie ma. No to jest taki typowy efekt, jak się zawsze patrzy na te zgrabiarki, że jakby prawie w ogóle to się nie kręciło. Dobra, zaraz zobaczymy. O kurwa. O ja pierdolę. No i dopracowane w 100% to nie jest. Ale a sama animacja przetrząsania? Petarda. Tylko nie zmienia się w ogóle kolor. No nie, nie zmienia się, więc tutaj mówię, może to zależeć od jak długo poleży. Ale fajnie, wygląda zajebiście. O kurwa. Ale fajny pomysł w ogóle z tym od poprzeczniaków odgarniania, nie? No. Świetny pomysł. Co? Jak zamuli czasami to szok. Nie, no kurwa, patrz to przybliżanie, co? Jak zamuliło w programie. Tak? O, właśnie widzę. O kurwa, ej, faktycznie. Ciekawe, czy tak na nagraniu też będzie. Nie no, tutaj fajnie to obracanie. Wszystko sobie można obejrzeć, jak to wygląda. Nie no, dobrze to wygląda, nie? Tylko mówię, jakby to było jeszcze tak w 100% dopracowane, jak powinno być, to w ogóle będzie bajka. Ale spoko, tu gdzie nie ciągnie, nie ma animacji, nie? Nie wiem, nie pamiętam, jak to w farmingu jest. I zobaczcie, co jest fajne jeszcze, na co warto zwrócić uwagę. Jak mamy gdzieś małą kubkę trawy, spójrzcie na pokos. Teraz na przykład lewy, najbardziej od lewej. Zobaczcie tą animację, że nie rozrzuca jej tak typowo daleko, jak powinna, tylko jest to jakieś krótkie rozrzucenie, więc no tutaj pod tym względem jest mega realistycznie to zrobione. No to odgarnianie od poprzeczników zajebiste. No, no. Zaraz sobie to wyłączę, bo już będę sobie tutaj jeździł. Nie wiem, czy będę przetrząsał cały, bo nie ma sensu, nie chcę, mówię, jakiegoś dużego, długiego odcinka sobie z tego robić. Teraz jeszcze sobie weźmiemy, wyłączymy to. A to co to by było? A, dobrze, że na stopkach kurwa jeździłem, ale nic się nie stanęło. Nie urwało ich? Nie. Dobra, teraz ogień na boki. Więc tu, jeśli chodzi akurat o przetrząsanie, za szybko, za szybko jechaliśmy. Mordo, nie chcesz kupić 11 na pszenicy? Nie, dzięki. Dobrze. Dopiero co kupowałem. Ja mam na sprzedaż. Ale się obrudził. O Jezu, już? Mhm. Gdzieś tu mogło kupić. No ogólnie padało sporo, jak przed samym cięciem. Bo jak sobie przewijałem dni, że było rosło, to fest lało. Nie wiem, takie właśnie dni miałem, że prawie codziennie lało. A jednak ta gra czyta to wszystko, nie? Jak dobrze by popatrzył, to tworzą się takie właśnie. Zajebiście się obrudził. No, akurat patrz, ta przetrząsarka też. Na obrudzenie. Świetnie wygląda. A jest karczer? Jest, ale boję się podchodzić, bo mi wypierdoliło grę dzisiaj przy karczerze. A. Także wolę nie ryzykować. Lepiej nie. Fest to wygląda. Taka no, miniaturka może być. Po prostu ciężko się miniaturki robi, bo nie ma tego latania, więc z pierwszej osoby to trzeba robić. Ale dobra, my sobie chyba tu weźmiemy, zastopujemy. Wyłączymy. Się to przestanie kręcić. Fajnie. Dobra. A wcześniej się nie bugowały te nie. Kamera, nie? Nie. Teraz zaczęła się bugować prawdopodobnie przy tym nowej aktualizacji. No, fajnie. Tu też mogę fajnie. No. Jak myślisz, to będzie tak kurwa widać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie jestem w szoku, bo kurwa nigdy nam się tak nie działo. Nie wiem, czy to przez to, że ten... że ta gra się tak zbugowała, nam się tak to dziwnie ścina, czy... czy jaki uj. Dobra, możemy sobie odczepić. Bierzemy tego klasa, zobaczymy, jak będą wyglądały pokosy zwinięte. To też mnie mega ciekawi. Czy to będzie wyglądało tak ta sama tekstura, tylko że zwinięta? Szczerze nie zdziwiłbym się, bo jeżeli teraz ta tekstura nie zmieniła nic, to... to obstawiam, że mogłoby się tak wydarzyć. Jestem ciekawy rozkładania właśnie teraz tej zgrabiarki, bo muszą tutaj się pojawić, że tak powiem, te metalowe części, te do zgrabiania muszą na swoje miejsca się włożyć, więc to będzie ciekawe naprawdę wyglądało, więc sobie zaraz się przekonamy tego. Będzie widać? Okej, to będzie widać. A, czyli tak, no w farmingu tak samo było.
więc tutaj się za dużo nie zmieniło, ale spoko. Tutaj mamy jakąś barierkę ochronną, z drugiej strony mamy na plandekę. A co to jest? Aha. Co? A możesz sobie regulować jaki wielki chcesz pokos, tak? Tak, patrz. Wysokość tego. Wysokość zgrabiania regulujesz. Tutaj patrz, jak się podnoszą. No widzę, widzę. Jak się podnoszą te. No zajebiście. Patrzcie, w ogóle tutaj kurwa ten łańcuch, to wszystko chodzi, nie? Jeżeli się to robi. Patrzcie. Cała zębatka. No bajka, nie? Dobra. I teraz najważniejsze praktycznie. Powoli. O ja! Ale fajnie się podnoszą te. Dobra, czyżby, czekaj. Tak, animacja się nie zmienia. O, zostaje ta sama. No trochę tutaj szkoda mi tego. Ogólnie brzydko wygląda ten pokos. No. Szkoda, że właśnie no, nie pomyśleli nad tym bardziej. Zgrabianie, zgrabianie, spoko, jakiś tam lekki kurz leci. Ale kurde, no boli mnie, że nie poszli w coś takiego ciekawego, gdzie mówię, że ten pokos ściętej trawy był, wiecie, taki ładnie uleżany. Dopiero to przetrząsanie by wyglądało tak idealnie, by było git. I teraz zrobię jakiś ładny, równy pokos zrobił, bo przecież jakby nie patrzeć, to gdy się takim zgrabia, to prawie idealnie jak walec to wychodzi. A tu niestety, no słabo. Dobra. Wow, może to poprawię. Tam mnie dograbiło, czekajcie, czy ja bym musiał sobie to wtedy... Może niżej opuścić. Może to jeszcze poprawię, nie? Bo w kolejnej wersji. Czekaj, nie wiem, czy teraz mam opuszczone na maksa, czy też nie. Niby teraz wygrabi mi. No czemu by ominęło? Nie wiem, zaraz sobie... A w ogóle tak jakoś dziwnie to... No. Ten pokos się tak podnosi, nie? Patrz. Takie kurwa duże się robią. No tu jest do dopracowania, moim zdaniem też jest do dopracowania. No kurwa, nieładnie, nie wygląda to ciekawie. No przestań. W ogóle to nie wygląda. No zobaczymy co teraz będzie, jak sobie... Nie wiem, czy ja teraz opuściłem, czy podniosłem. Nie no, porażka, patrzcie co się dzieje teraz. O kurwa, chyba za mocne dogniatanie zrobiłem jakieś. A znika ty. Właś kurwa, zniknęło wszystko. Nie, nie, jeśli chodzi, no mówię. Ja wykonanie samych maszyn... Petarda, bo są naprawdę świetnie zrobione, świetnie wymodelowane i świetnie zaprogramowane, ale jeśli chodzi o samą fizykę realistycznej trawy, nie wiem czy tak to można nazwać, powiem krótko i trochę szkoda mi tego. Więc co, tu nie będziemy przedłużać, bo to co chciałem, to udało nam się sprawdzić. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba. Mi się spodoba. Myślę, że dopiero raczej pojawi się coś kolejnego po następnej aktualizacji. Także jakbyście tam pamiętali, jak aktualizacja by wyszła, długo odcinek by się nie pojawiał, to dajcie kurde znać w komentarzach pod jakąś serią. Na pewno sobie to wtedy ogarnę. A także co, w tym odcineczku ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutrzejszy odcinek od zera i niedługo może coś z mapki się pojawi, może dzisiaj sobie przysiądę. Dokładnie. Zapraszam do Brączusia na jego serię od początku do majątku. Także co, ja wam dziękuję. Do kolejnego odcineczka. Strzeleczka, trzymajcie się, cześć! Cześć.